Siemanko ludziska, ja jestem Rulalus, a dzisiaj ruszamy na Grand Prix Japonii na torze Suzuka, oczywiście w trybie My Team w grze F1 2020. Zacznijmy sobie słuchać od działań i przy okazji powiem wam jedną rzecz. Generalnie chodzi o to, że ja mówiłem w poprzednim odcinku o tych dodatkach sponsorskich, tak jak wypełnimy cele. I to w moim przypadku jest ponad 8 milionów dolarów. Co się tak okazało? Okazuje się, że te premie otrzymuje się dopiero po sezonie, czyli jakby po momencie zatrudnienia zawodnika, czyli w momencie, kiedy będzie wyścig o Grand Prix Abu Dhabi, czyli w sumie po tym weekendzie, musimy mieć te nasze pieniążki, żeby zatrudnić kierowcę nowego, jeżeli byśmy to chcieli robić, a więc trochę przyznaję, przypał jest, dlatego że no musimy tutaj coś z tym, słuchajcie, zrobić. Także teraz już nie będę wydawał pieniędzy, dobra. Po prostu musimy teraz kasę powoli już na to wszystko zbierać, także jej teraz nie wydajemy, zostawiamy ją sobie na kierowcę. Przynajmniej, żeby te 9 milionów mieć, żeby tutaj nie było wstydu, bo za 9 milionów naprawdę sporo kierowców można zdobyć, a nawet widzę, że Giovinazziego można zdobyć za 7,5, także coś takiego trzeba byłoby zrobić i po prostu trzeba mieć troszeczkę tego wszystkiego w zanadrzu. Okej, teraz tak, kolejny sponsor jest do dodania i teraz pytanie, który będzie dobry, żeby tutaj nam się to opłacało. Teraz zdobywamy sobie, słuchajcie, dużo punktów, więc wydaje mi się, że możemy tutaj sobie zdecydowanie poprawić kaskę. Nie, no to zostawię jednak to DSB Optics, wiecie? Bo to jednak jest najbardziej opłacalne w tej mojej sytuacji jeszcze. Jeszcze tak nie chcę zbytnio ryzykować, wydaje mi się. Dobra, zobaczmy, co tutaj dalej możemy sobie zrobić. Mówię, nie chcę tutaj dodawać nowych rzeczy w sekcjach. Po prostu szkoda nam kasy w tym momencie. To w ogóle mi pisaliście o malowaniu, żeby ewentualnie dodać jakieś inne kolory jeszcze, że w ogóle to przypomina troszeczkę też Alfa Romeo zbytnio. Ja postanowiłem te barwę na razie sobie do końca sezonu zostawić i ewentualnie w przyszłym roku coś zmienić, bo powiedziałem, trzeba koszty ciąć, nie? Okej, przesuwamy czas, zobaczymy, ile będziemy mieli przychodu teraz. Okej, 4 miliony jest git. Dobra, to ruszamy już na Grand Prix Japonii. Czy wy to widzicie, proszę państwa? Czy wy to widzicie? Zmiany przepisów, coś co było znane już z poprzedniej edycji. Ajajaj, całe aero do zmiany, całe podwozie do zmiany. Niestety, oczywiście coś takiego było już. Co to oznacza? Po prostu oznacza to mniej więcej tyle, że przychodzi do was inżynier wyścigowy w trakcie sezonu i wam mówi, że te części zostaną zlikwidowane w przyszłym roku. Trzeba je dostosować do zmian przepisów, więc trzeba po prostu tutaj troszeczkę włożyć punktów zasobów, więc ciekawe w ogóle, czy się uda dużo rzeczy z tego zapisać, bo widzicie, że to trochę też kosztuje. Na szczęście dostosowanie jest jakby zerowym ryzykiem awarii, więc to nie ma z tym żadnego problemu, ale jednak sporo tych części nam zostało, a do mety tylko 5 rund. Ciekawe, czy uzbieramy wystarczającą ilość punktów zasobów, więc naprawdę jest śmiesznie. Swoją drogą też jesteśmy na 4. miejscu w osiągach, awansowaliśmy, także to już na pewno był ostatni wyścig poprzedni z jakimiś poprawkami. Jeszcze mamy tylko jedne tutaj na zużycie paliwa i potem już wszystko, wszystkie środki idą na ulepszenia drzewka BIR. Tutaj jeżeli chodzi oczywiście o dostosowanie zmian w przepisach. Witam państwa bardzo serdecznie z jeszcze słonecznej Japonii, z kraju kwitnącej wiśni, no ale tak już zaspoileruję, że w tym wyścigu ma, proszę państwa, padać.
pod koniec, co prawda. Zobaczymy, czy ta pogodynka będzie skuteczna, przynajmniej skuteczniejsza niż w Grand Prix Singapuru, kiedy to nas inżynier ciągle odwlekał z tym deszczem. No w każdym razie jedyny tor w kalendarzu w kształcie ósemki. Powiem szczerze, to okrążenie kwalifikacyjne było chyba jednym z najtrudniejszych, jakie jechałem w mojej karierze. Dlaczego? Z powodu przegrzewających się opon. Wcale nie z powodu Williamsa, który mnie zblokował w drugim zakręcie, co mnie strasznie striggerowało, w sumie w pierwszym. No w każdym razie chodzi o przegrzewające się po prostu opony. Możecie sobie nawet teraz cofnąć okrążenie kwalifikacyjne, zobaczyć jeszcze raz. Ja tam specjalnie pokazałem moje temperatury opon. I jak zaczynałem okrążenie, miałem 88 stopni przednia lewa, a jak skończyłem pierwszy sektor, to miałem 103-104 stopni już. Opona była już na dolnej granicy przegrzania. Specjalnie miałem tak niską temperaturę na starcie kwali, żeby właśnie nie przegrzać opon już w pierwszym sektorze, gdzie spokojnie mogłem uzyskać nawet 108 stopni, co jest zdecydowanie za dużo. Ferrari, proszę, proszę. Ładnie Leclerc, ładnie Vettel. Kto dalej? Hamilton przed Sainzem, bardzo ładnie też McLaren. Co z Bottasem? Piąty Alex Ballon, szósty Ricardo, siódmy Perez, ósmy Norris, dziewiąty Ocon, dziesiąty Kwiatek. Dalej Stroll, Bottas, Kara, De Vries, wow, 13 miejsce Verstappen, Raikkonen, Nowak, 16 miejsce, Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi. Kto ostatni rząd zajmuje? Gasly oraz Giovinazzi. Tak, także tak reasumując, dużo, 108 stopni spokojnie da się uzyskać po pierwszym sektorze i w ogóle nie ma gdzie tych opon schłodzić, tylko są te dwie proste, ale to i tak nic nie daje. No właśnie, teraz jest pytanie. Patrzcie, kiedy ma padać. Powiem wam szczerze, miękkie pośrednie, to może być dobre. Co wy na to? Chyba będzie ok, nie? Na twardek nie wiem, czy jest sens startować, nie wiem, czy to nie jest zbyt duże ryzyko, kurczę. O! Dobra, wiecie co? Na twardych jednak startuję. To jest lepsze, to jest... Jakby nie będę miał nic... Żadnych wyrzutów sumienia, jeżeli zacznie padać, po prostu. Także sobie startujemy na twardych. Widzę tutaj, strategia jest zupełnie różna z tyłu stawki, ale tutaj czekamy ewidentnie na deszcz. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to koniecznie, żeby być właśnie na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Tak samo zachęcam was do komentowania oraz do klikania łapy w górę, jeżeli wam się oczywiście odcinek podoba, czy tam spodoba. No i co? Pamiętajcie również o social mediach, na które możecie też sobie zajrzeć. Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Link do tych social mediów jest w opisie, jak również do najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Ostatnio zaktualizowałem je o właśnie kamerę, którą używam na... tutaj w grze, a tutaj też za 10 minut. Znaczy, moim zdaniem i tak wygram. Wiecie dlaczego? Dlatego, że opony miękkie naprawdę mało wytrzymują. Naprawdę mało wytrzymują. 10 minut to może być za mało, żeby się rozpadało na przejściowe. To może być za mało. Plus jeszcze, że to jest drzew, nie? Także moim zdaniem lepsze i tak są te opony, bo przede wszystkim nam się nie przegrzeją. Przynajmniej nie powinno tak być. Ciekawe jestem, czy się w ogóle będą grzały mocno. Po drugie, i tak będzie padać, więc... na pewno teraz do boksu nie zjedziemy. Na pewno nie. A my już powoli się szykujemy. Zobaczmy, jak to nam pójdzie. Opon nie dogrzewałem, bo po co? Nie ma to żadnego sensu. I tak mi się zaraz przegrzają. Czy tam nagrzeją mocniej w pierwszym sektorze. Także co, powodzenia Patryku. Będzie naprawdę ciekawy wyścig. Ciekawe, czy nam się uda w ogóle. Jestem bardzo, bardzo zaciekawiony. Oj. Bardzo słaby mój start. Jaka kolizja z Grosjean? Dwa razy? Od prawie atakujemy teraz Antonio Giovinazzi. Oj, bardzo ładny atak. Się twarde opony tutaj nie poprawiają mojej sytuacji. Ale okej, jest miejsce 18, wrzucił nas Latifi. Na razie słabo, ale spokojnie. Jak na wojnie. Tutaj ja dużo nie tracę, bo jestem na twardych. Oni są na miękkich, muszą szybko wyprzedzać, bo ci te opony zaraz zniszczą. Wiecie, co chcę zrobić? Wiecie, ha! O, było nawet czysto. No proszę. Bardzo dobrze. I miejsce 16. Wracamy do rywalizacji. W ogóle też tutaj tej hopki nie ma. Ciekawe, czy na to zwróciliście uwagę, ale właśnie w tej grze usunęli hopkę na Japonii słynną, która w realu w ogóle nie jest obecna, ale w grze była zawsze. W początku się bardzo dziwnie jechało bez tej hopki, bo no, chciało się odpuszczać gazu, ale to jest kompletnie niepotrzebne.
No, z tego co widzę, z oponami jest w sumie spoko. Nie przegrzewają się na razie. Także jest git. Są też ciepłe, ale się nie przegrzewają. Przynajmniej na razie. Edukujemy teraz Magnussen, ale że stary błąd z 19 powrócił. Czyli kierowca, który nie umie jeździć tutaj. To, że nic się nie zmieniło. Bo ty zawsze tak wyjeżdżałeś w tej grze, zawsze. No i proszę, mówiłem, 15 minut teraz mówi, jaki typ. Współczuję jak Sona Miekich, naprawdę. Jak to nam się uda, to będzie mistrzostwo świata, ale to jest wóz albo przewóz, wam powiem. Wóz albo przewóz. O, gramy w kręgle. Opony dobra, na razie mi się nie przegrzewają. Także słuchajcie, jest git, nie przegrzewają się. A ich się na pewno przegrzewają, na 100%. Mogą mieć nawet 108, a na osnowie 130 mogą nawet być, słuchajcie. 130 na osnowie. Niewiarygodne po prostu. Ja już mam dużo, ja mam już 102, nie wiem co, 104 zaraz będę miał. Nie wiem co by było na miękkich, wam powiem, ale chyba ze 108 stopni. A wtedy jest blistering, jest koniec. Pęcherze. I po oponie jest. Znaczy, oczywiście w grze nie ma czegoś takiego, ale... Wiecie, ja mówię tylko jak jest, prawda? Ale też zobaczcie, zresztą to widać, jak ja mam teraz dobre tempo w ogóle. Tak trochę jakby złapałem rytm i w ogóle jestem naprawdę w dobrym tempem teraz. Przecież De Vries jest chyba na miękkich, mi się wydaje. Caution, caution! Yellow flag on the track, yellow flag on the track. What's happened? What's happened? Perez! Dobrze. Okej. Okay. Co się dzieje? No! Dobra, blokowany. O kurczę, pieczone! Jezus, na trzeciego w... niego. Spokojnie, De Vries, dasz radę. Dasz radę, mówię ci to. Dasz radę. Broń się przed nimi. Przed rozwścieczonymi bykami. Dawaj. W ogóle podobało wam się moje takie nawiązanie do lat 90. w Grand Prix Węgier, kiedy to się lekko odbił kabelek. No, tak było. W ogóle, swoją drogą, to jest takie dziwne odpięcie, że ja tego w ogóle nie widzę. Dlatego, że to sprawdzam. No i tak się potrafi takie coś stać, nie? Ale cieszę się, że podobało się niektórym właśnie takie nawiązanie do lat 90. Jak się domyślacie, ten odcinek nagrywam przy okazji Grand Prix Węgier, publikacji tego odcinka. Nowe malowanie. Cieszę się, że wam się też podoba, chociaż były takie osoby, którym się nie podoba. Tradycyjnie tak zawsze jest, wiadomo. Będziemy eksperymentować spokojnie. To malowanie do końca sezonu zostaje. Mi się osobiście ono bardzo kojarzy właśnie z tym McLarenem z lat 80. 90. Bo tak autentyk. Mi się wydaje, że dobre nawiązanie. Chyba bardzo dobre nawet nawiązanie. Gdzie tam Alfa Romeo? Co wy gadacie? Dobrze, De Vries. Dobrze, opie. Poprawiłem u ciebie kunszt. A, właśnie. I summa summarum, nie? Musi być, summa summarum. Okej, okay, jest już ciemno, proszę państwa. Ciemno wszędzie, kucho wszędzie. Co to będzie? Czekamy na jakieś ciekawe wydarzenia. Czekamy na jakieś ciekawe wydarzenia. Na torze Suzuka. Pytamy się w takim razie inżyniera. O, kilka okrążeń. No to się robi ciekawie. Lepsze byłyby jednak pośrednie, wydaje mi się, ale no nigdy nic nie wiadomo, prawda? No i właśnie, teraz się rozpoczęły boksy i teraz im bardzo współczuję. Bo już zjechali, jak zaraz lunie nas na przejściowe, to są po prostu w plecy jeden pit stop, nie? Dlatego właśnie zostałem, a wiem o tym, że w sumie na deszczu mamy wbrew pozorom duże szanse. Bo na deszczu boty są w miarę łatwe. Znaczy są na pewno łatwiejsze niż w późniejszej części 19, na pewno.
już traci Magnussen. To oznacza, że opony już się skończyły im, na pewno. Na 100% się im opony już skończyły. Także teraz rozpoczyna się moja przewaga właśnie. Po pierwsze, brak przegrzewania się. Po drugie, mniejsze zużycie niż ich. Jest naprawdę już bardzo duże. Muszą zjeżdżać do boksów. I zjeżdża, proszę bardzo, zarówno Raikkonen, jak i Max Verstappen. A ja teraz będę dosyć wysoko, już na miejscu 8. Przede mną Nick De Vries. Ciekawy jestem, jak to będzie z naszym tempem. A De Vries na pośrednich. Okej, okay, bardzo dobra strategia w sumie. W ogóle powiem wam, żebym go wyprzedził. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak będzie deszcz i spadnie na intery, to on zjedzie pierwszy. Nie chcę być w boksie zblokowany. Muszę go wyprzedzić. Ale jaja, że oni muszą do boksu zjeżdżać, to jest niesamowite. A naprawdę się robi coraz ciemniej. Myślę, że zaraz może lunąć, a pogoda ma być na łety. Proszę państwa, na łety ma być pogoda za chwilę. Pada. Pada, proszę państwa, już na pewno. Widzę to na bolidzie, zobaczcie. A więc myśmy teraz wygrali, De Vries też wygrał. Nasz zespół wygrał generalnie, byśmy dobrą strategię zastosowali. Lekki też 20 minut. Zmień na intery. Co jest? Nie na łety, chłopie. Intery sobie już nastawię to. By to było rach, ciach, ciach i zmiana. Trzeba go szybko wyprzedzać. Proszę bardzo, piąte miejsce. Vettel założył twarde, w takich warunkach twarde. No niewiarygodne po prostu. Kompletnie bez sensu. Ale ja rozumiem. Oni startowali na właśnie tych oponach, które trzeba było już zmienić. By pękły. De Vries zjeżdża, De Vries zjeżdża. Co? Już zakłada przejściowe? Na pewno za szybko to jest. Robi się naprawdę ciekawa sytuacja pogodowa w tej sytuacji. Ja jeszcze jest za wcześnie na intery, na pewno. Ale okej, okay, przynajmniej jestem zabezpieczony. No to bez sensu, czyli myśmy wygrali, proszę państwa, ten wyścig w tej sytuacji. No myśmy go wygrali. Nawet lepiej zrobiliśmy to niż Ferrari. Niesamowite, chyba jedynie startowaliśmy na twardych. To nam się opłaciło, bo już kierowcy na pośrednich nie dawali rady chyba. Co w sumie jest realne. Ale powiem wam w ogóle, że przyczepne jest ten auto strasznie. W ogóle absolutnie nie na intery. Jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie, by intery założyć. Oczywiście tutaj z Leclerciem nie walczę o nic tak naprawdę, ale strategia jest genialna. To niby niczym Haas na Hungaroringu. Okay, niech jedzie, niech jedzie, niech jedzie, niech jedzie. Deszcz będzie przybierał na sile, czyli na pewno trzeba będzie zjechać na przejściowe. Na 100%. A nie kiedy. Oj, już Leclerca ślizga na wejściu. Serio? Dopiero teraz mi to mówisz? Ja coś tak czułem, że trzeba już zjeżdżać. Na tym zjedziemy do boksu, na pewno, po przejściowe. Tak, to już jest ten moment. Na 100%. Bo już jest podsterowność niesamowita. Czy w S-kach nie da jechać? Znaczy da się. Jest piekielnie ślisko już. Ricardo odpada z sesji. Coś niesamowitego będzie safety car? No nie mówcie, jeszcze safety car tutaj brakuje w tym wyścigu. Box now, box now! To jest wóz albo przewóz, proszę państwa. Przejściowe zakładamy. Ciekawe. To jest potworne ryzyko.
Idziemy. Za Verstappenem i De Vries wiadomo. Zyskuje w eskach. Tak, to była dobra decyzja. Bo zyskuje w eskach. A więc możemy sobie bić brawo. Możemy po szampana chyba iść. Bo nie tracę, nie tracę na przejściówkach. Co widać po tym, że De Vries ma takie same tempo jak ja. No i też Jarek się do mnie jakoś niesamowicie nie zbliża. Generalnie to jest bardzo wolno narastający deszcz. Tak powiem. Więc bardzo zdradliwy jest. Ale te warunki są już spokojnie na przejściowe. Żeby się jak najbardziej opłacało zjechać. Tak, odjeżdżam od Raikkonena. Robią boksy kierowcy. I teraz jest pytanie, czy potetnę kogoś. To by było coś niesamowitego w ogóle. Zdają dwaj z przodu. Które teraz wyjadę? To może być sensacyjny wynik! Czwarty, co tu się dzieje? Tylko przez strategię. Niewiarygodne po prostu. Walczymy z Albonem, walczymy z Hamiltonem. DRS włączony. A ja niestety mam pewien problem. Taki problem. Przednie opony są przegrzane. Z tym się raczej nie będzie dało nic zrobić. Da się w ogóle skręcać. Tak, Leclerc był w boksie. Co tu się... Dopiero teraz jest w boksie Leclerc. Niesamowite po prostu. Muszę się chłodzić, muszę się chłodzić. Już dając na mokrą część toru. Okej. Boże, zblokowałem przednie opony. Najgorsze, co mogłem zrobić w tej sytuacji. Jest już czerwona przednia lewa, jest gorąca. Dawajcie, dawajcie kubeł zimnej wody, to by mi się przydał. Ten z Wielkiej Brytanii. Już nas dogonił Sainz. Tak czy inaczej jesteśmy do przodu w tym wyścigu, pamiętacie? Tak czy inaczej jesteśmy jeden pistol do przodu, jako jedynie ze stawki chyba. To i tak jest dobry wynik, ale... No będzie walczył o to czwarte miejsce, to nie ma wątpliwości. Naprawdę ładny pojedynek z Albonem teraz. Naprawdę ładny. Czas dogonił Bottas. Oj, to będzie po prostu thriller. Po prostu thriller na ostatnich kółkach. Ok, 89, dobrze, dobrze, wygląda to git, było 96 ostatnio. Wygląda to już dużo lepiej, no opony muszę schłodzić i muszę właśnie tak jechać, bo inaczej mi się przegrzeją, no. Jestem już cały spocony jestem po prostu, słuchajcie, ale to może być sensacyjnie dobry wynik, naprawdę. No, opony mi się poprawiły, widzicie? Jest w porządku, dobra, ratowana sytuacja i od razu odjechałem od Albona. Ale tutaj spokojnie, trzeba naprawdę jechać cały czas tak samo, bo to jest cisza przed burzą. Najlepsza informacja jest taka, że deszcz się nasila. Czyżby były łety? Zobaczymy, być może dlatego mam trochę łatwiej z oponami, po prostu jest więcej wody. Dlatego też mi się one tak nie przegrzewają. Też tak może być. Ale w sumie jest bardzo późno.
nazwane nałety, tak mi się wydaje. No, powiem wam, że opony są nawet zimne, wam powiem teraz szczerze. 80 stopni tylko miałem teraz na tej prostej, to dosyć mało jest. A więc to pokazuje, że warunki się zmieniają też. Już teraz poradziłem z tymi oponami, to też jest pierwsza sprawa. Druga po prostu, że mocniej pada. Przez to jakby opony się mają gdzie chłodzić. 59 nawet jest teraz, no proszę. Rozpoczynamy, proszę państwa, ostatnie okrążenie wyścigu. Grand Prix Japonii szle jak z cebra po prostu. Już myślę, że za chwilę na pewno byśmy zakładali łety. Spytamy jeszcze dla bezpieczeństwa inżyniera. To ostatnie okrążenie mi po prostu mówi i już koniec, kropka. Mówi, że przez 10-15 minut będzie coraz mniej teraz padać. A co nie wskazuje kompletnie rzeczywistość, no ale nie wiem, może mam jakieś zakłamane dane. W każdym razie jesteśmy, proszę państwa, na czwartym miejscu. Tylko i wyłącznie w sumie dzięki naszej genialnej strategii, a może i aż dzięki naszej strategii. Po tych treningach, po kwalifikacjach wydawało się, że taka pozycja jest kompletnie niemożliwa. Kompletnie niemożliwa. Ale jednak jako jedyni z całej stawki zaryzykowaliśmy chyba, na 99% jako jedyni, zaryzykowaliśmy z całej stawki i założyliśmy opony twarde na starcie. Właśnie po to, żeby nie mieć pretensji, że a jednak za późno zaczęło padać, nie? Wiecie, o co chodzi, tam za wcześnie. A jednak się udało, a jednak ta decyzja nam się opłaciła i spokojnie mogliśmy jechać na oponach twardych do deszczu. Zmienić oczywiście na przejściowe i mieć tylko jeden pit stop w tym wyścigu, a nie dwa, jak cała stawka tak naprawdę. Za chwilę sobie oczywiście to zobaczymy w dyrektorze wyścigu na mecie w rankingu. W każdym razie bardzo trudny wyścig, naprawdę. Da się, widzicie, da się, tylko trzeba czasem zaryzykować. Wygrywa Sebastian Vettel, drugi będzie Charles Leclerc, a Hamilton dopiero trzeci. Chciałoby się rzec dopiero dlatego, że on te wyścigi na deszczu po prostu zmiata z nóg w erze hybrydowej. Ale Patryk, to co on by dzisiaj pokazał w zespole, to co też pokazał Nick DeVry, też jechał dłużej, no ale zjechał ostatecznie do boksu i tak po sliki drugie. Pokazało klasę, ale Nowak czwarty! Jest! Jest! Pięknie! Po prostu pięknie, po prostu pięknie. Jest tam takie flow w tym My Teamie, kierowca dnia i to jest to, i to jest właśnie to. Na pewno kierowca dnia po starcie z 18 pola chyba, tak? Z 18 pola na czwarte miejsce się przebić. Po prostu knockout, po prostu knockout Nowak, po prostu knockout. Po prostu knockout, a nie był ten wyścig łatwy, pamiętacie? Przegrzewające się opony najpierw pośrednie. Potem nas uratowały zmieniające się warunki, widzimy kurteczki są u mechaników, prawie wszystkich. Zmieniające się warunki pozwoliły mi troszeczkę te opony schłodzić, dlatego że po prostu było więcej wody na torze i udało nam się dzięki temu po prostu utrzymać się przed Alexem Albonem, co wcale suma summarum nie było takie łatwe. Sebastian Vettel, Charles Leclerc trzeci, Lewis Hamilton, wielkie, wielkie brawa, ale my na czwartym miejscu. Wow. Powiem wam, że naprawdę tam piesków, o, bezchmurna, piękna pogoda. Jeden pit stop, tak, z tego co widzę, jedyni ze stawki na jeden pit stop, oprócz Ricardo, który odpadł, ale Roman Grosjean nawet na trzy pit stopy jechał, jedyni ze stawki na jeden i to nam się opłaciło, brawo, brawo. A Nick DeVry w ogóle 11, prawie punkty miał, prawie, ale robi wielką różnicę. Ranking to miejsce 5, awans przed Maxa Verstappena, w klasyfikacji konstruktorów jest dalej miejsce 4. No tak, jeszcze ona mi została oczywiście, aż się boję popatrzeć, o co mnie zapyta. Mamy już mistrza. Pewnie, że w każdej chwili się może wszystko zmienić, jak na przykład w dzisiejszym wyścigu. Podczas wzmożonego ruchu. Nie no, lepsza przyczepność od reszty, zdecydowanie. Pełna kontrola nad maszyną. Tak, na pewno bez tego zespołu nie osiągnąłbym tego wspaniałego wyniku. Jak sądzisz, jaki wpływ na dzisiejszy wynik miała pogoda? Tak, na pewno na strategię wpłynęła, ale najlepsi kierowcy pokazali klasę. Uff. Okej, mamy prawie milion bonusu. 103 kółka, całe szczęście, że się udało. O, fantastycznie, fantastycznie. Okej, słuchajcie, także to by było na tyle. Dziękuję wam za dzisiaj. No i w takim razie do zobaczenia w Stanach Zjednoczonych. Trzymajcie się.